Witajcie, mężki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardzone, który na lokacji Equestrian War, jako kraina Kiri, królestwo Kiri, jak zwał, tak zwał. Wreszcie przypływają nasze statki i wróg postanowił, że coś zrobi. Więc zobaczymy, co się stanie. Tak naprawdę widzę, że on dosłownie się zdesantował na porcie, który tutaj jest. Super. To zawsze fajnie zobaczyć. Dobra, więc tak, pierwsze co, to my... my tutaj robimy fronciki. I wydaje się, że ta wojna nie będzie aż tak trudna. No, wydaje się. No, nie wygląda na jakąś trudną. Mamy ją niby w rok zakończyć. Chyba to był jakiś ważny event. Więc zobaczymy. Jak na razie powoli te wszystkie political power. Backbench war. Okej. Okej. Tak chcecie mnie zrobić. Tak chcecie mnie zrobić. W ogóle nie mamy paliwa. Wszystko wydałem. W ogóle nic nie produkujemy. Dobra, podoba mi się, że to jest dosłownie kraj, który się nazywa Arabia. Okej, dosłownie potrzebujemy dostaw paliwa, bo wykorzystujemy go zbyt dużo. Jak to wygląda z produkcją? Okej, wygląda już lepiej. Później sobie po wojnie skończymy, ale na razie musimy mieć to. Więc jak na razie wygląda to super, no nie są oni jakieś mega trudni. Mamy to minus jeden, ale jak na razie ani razu mi nie poszło do dołu. Tutaj chyba dobrze nam idzie, jeżeli coś takiego się pojawia, ale nie wiem. No zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tutaj możemy coś wykorzystać. Dostajemy jakieś bonusy. Dosłownie to polega na tym, że musimy po prostu pokonać ich i tyle. Więc to nie powinno być aż takie trudne. Sobie w takim razie wyślijmy tutaj. A jednak jest trudne. Brakuje wam dosłownie zaopatrzenia, co oznacza, że musimy skończyć z... dosłownie z, tutaj z flotą, bo nas zbyt dużo nam zjada. Więc wypłyńcie na to, a ja zmniejszam handel. Po pierwsze. Może na dwa tylko wystarczy. I to co robię, to dosłownie buduję kolej. Tak. Przyszła cywilizacja. Kolej budują biali ludzie. Dosłownie bez punktów zaopatrzenia to my nic tutaj nie zrobimy. A powiedzcie mi, to nie jest ważne. Okay. Więc niech tak się buduje, to powinno nam wystarczyć. Tutaj widzę, że coś tam atakują, ale nic się nie dzieje. No możliwe, że nie uda mi się w rok to zrobić, jeżeli dosłownie nie mam zaopatrzenia na to. No chyba, że mają jakiś inny port, gdzieś się nie mają. No, zazwyczaj problemem modów, gdzie nie ma kolei, jest to, że kończy się na tym, że w rok raczej się nie wygra z kimś. Ale tutaj powoli sobie robimy. Tutaj dostałem ten nowy research slot, mi się podoba. I wykorzystamy go może tutaj. Tutaj mamy też rzeczy do wybadania. Powoli atakują nasi. Realnie to co chcemy, no to mówią kolej. Kolej trochę nam pomoże, ale nie aż tak bardzo. I...
Tutaj widzę, że to jest jakieś nawiązanie, nie wiem, chiński Wietnam czy co? Bo dosłownie tak to wygląda. Ile tam mamy dni? No to 227. Realnie budowa tego pomoże nam wygrać tą wojnę. Ale musimy po pierwsze sobie jakoś... Musimy sobie jakoś to zrobić. Ogólnie tutaj mamy ten problem z tym. Ej, plus 25. To chyba dobrze? Chyba dobrze. To co byśmy chcieli jeszcze może... Może tutaj armię porobimy. Wreszcie coś z armią porobimy. By się przydało wreszcie. Coś żeby armię. Podoba mi się to, że to po prostu zjada nam od razu. Jak tylko czy się pojawi jakaś taka żmija. Okej, okay, mamy coś tutaj. No nie mamy. Outdated. No to zawsze fajnie mieć na czas. W ogóle karabinów nie mamy na czas. To by się przydało też zrobić. Czy coś tutaj jest? No, jak zwykle coś jest. I coś tutaj zawsze jest. Max Extrangement, Max Factories. O, to też. Plus 20% zawsze biorę. W ogóle jedynym punktem, realnie... To jest, musimy po prostu pchać na ich stolicę. Tylko, że nie możemy tego robić, ponieważ nie mamy dosłownie możliwości. Oni mają War of Resistance. Tak naprawdę to nie jest jakiś... Myślę, że nie wygląda na jakiś potężny. Ale my po prostu musimy mieć tą kolej na czas. Co nie za kilkanaście dni nam się rozpocznie. Ła? Że co? Dlaczego? Przecież my mieliśmy jeszcze dużo czasu. Czuję się oszukany. Dobra. Dosłownie zaprowadziliśmy nowoczesność do tego kraju. Więc czuję się spełniony w tym sensie, ale nie czuję się spełniony w tym, że dosłownie muszę się wycofać do swojego kraju, bo po prostu politycy uznali, że o, nie fajnie. Ale przez to, że zabiliśmy tysiące ich, dostajemy coś? Tak, dostajemy dosłownie... Dobra, to nawet mi się nie podoba. Okej, przynajmniej nam wróciło. Wsparcie. Zwiększamy sobie Konrad. To zawsze fajnie wygląda. I zobaczmy, co tutaj jest. Możemy sobie demand czytali i demand to. Tych możemy, szczerze powiem. Oni są naszymi swoimi sąsiadami. O, ale za to możemy sobie zaatakować ich. Przecież to, że się nie zgodzili. Ej! Zawsze coś. Dobra. W takim razie wszystkie dywizje tu. Ciekawe, czy jakbym wysłał przeciwko drugiej stronie, to też bym mógł dostać i wtedy wiecie. Wiecie, bum szakalaka. Dobra. I czy coś tutaj jest ciekawego? To możemy sobie... Mamy teraz tą armię. Jak mówiłem, ja wiem, jak to w sumie działa. Polityka Lumra... Działa! Nice. Tutaj mamy jakieś... Along Vibe. Nawet nie wiem. Tutaj musimy też sobie... To zapewne daje nam takie dywizje. Okej, okay, tutaj możemy sobie... kogoś gwarantować. Realnie gwarancje nic nie robią na tym świecie, więc będziemy zbytnio tutaj zwracać uwagę. To w sumie nam się nie przydaje.
To i tak mamy wystarczająco. To chyba coś nam da. Chyba. Ale w międzyczasie zauważyłem, że jest bardzo dużo tych rzeczy, które możemy dosłownie... Które polega na tym, że dosłownie rozwijamy sobie te terytoria, więc fajnie by było to wykorzystać, ale może lepiej najpierw ministrów porobimy przed tym. Okej, chyba wszystkie dywizje są. O! Ktoś postanowił się przeciwstawić naszemu państwu. A tych też możemy... Czy to oznacza, że... A, to nie. Was też chcemy zjeść, bo wiecie, lubimy. Visited, nikt tutaj was nie chroni. Trudno by było, żeby chroniło ktoś. My jesteśmy prawdziwą demokracją, a nie wy. My wprowadzamy demokrację. O, tak, się rozpoczęło to, ale to realnie to mi nie jest potrzebne. I tutaj coś się rozpoczęło, także... Max Speed czy Fuel Usage? Nie, Max Speed. Chociaż i tak nie mamy tutaj zbytnio tego, ale wolę jednak zrobić Max Speeda. Armor sobie zróbmy. Tutaj to i tutaj mamy tak Mechanized albo Mechanized Tract. Chyba to lepsze będzie, bo dla dwóch. Okej, okay, nasi przeciwnicy jak zwykle. O. Super. To znaczy, że nie możemy ich zaatakować. Ale możemy później ich zaatakować. Dobra, po pierwsze przechodzimy na to, bo w sumie to jest nadal Hearts of Iron 4. I dosłownie ktoś nam zerwał to. Nieważne. Czy to oznacza to, że ze wszystkimi możemy? Nie, możemy tylko kto zrobił właśnie morderzy. Okej, okay, w takim razie, jeżeli możecie, to szybciej atakujcie. A my zrobiliśmy computering, co oznacza, że zrobiliśmy coś, co kucyki nie potrafiłby w normalnym życiu. Mamy sobie normalne to. Limited export jest ok, ale chodzi o tego. Nie możemy ciebie zmienić. To słabo. Spiritual... Ciekawe. Daily Political Boom, to jest nawet fajny. O, to jest ten, którego chciałem zawsze wziąć. On ma mega tego. Okej, okay, tutaj coś robimy sobie. Zawsze można sobie porobić coś dla naszego potężnego... I znowu się włączyło! Nie wiem, jak ja to robię. Więc tak, tutaj mamy coś do wojska, monthly population. I tutaj możemy sobie wybrać, czyli twice as bright. To mi się wydaje, że jest lepsze. Coś jeszcze możemy robić, w sumie żeby tutaj wydać i brakuje nam fabryki, dlatego że to jest ten zły rodzaj fabryki. O i możemy w sumie doktryny porobić. Czy jak to kosztuje? Doctrine cost minus 50. No to jeżeli jesteśmy tymi, no to możemy super to zrobić. Tego jeszcze nie. Może sobie porobimy najpierw tutaj te ministralne. I tutaj widzę, że chyba musimy wejść po prostu do stolicy. To będzie chyba najprostszą rzeczą na świecie. Ale mają tutaj kolej? Nie, jak zwykle nie ma. To jest coś takiego, że AI po prostu, jeżeli nie ma kolei na samym początku, to nie wie, jak rozwijać kolej. No, czasami twórcy też muszą myśleć. Okej, okay, dobyliśmy. No i realnie co? No, zabieramy waszą flotę? 25 kroków? Wow. Co tak mega dużo jest?
Więc tak, całą flotę zabieramy. I tak, tutaj mają course. Tutaj jakieś inne państwo ma course. Dobra, więc tak, puppet. To. Bo dosłownie to przyjęliśmy. Dalej. Wy możecie sobie przyjąć o tych. Bo mnie to nie obchodzi. Dalej. I tutaj. Wy chyba nie macie korów na ani jedno z tych. No. Więc to, co ja zrobię, to oddam wam te tereny. Bum. A resztę ja spopytuję, bo dosłownie ja tyle tutaj przyjąłem. I co to dało? 6%. Wow, nice. Okej, więc mamy popety. Mamy tych. To jest niedźwiedź. I to jest dosłownie. To jest porter, który najmniej wygląda na to. Okej, co to jest? Extend the Hyacinth Accord? Nie wiem, co to jest, ale włączę to. Naprawdę nie wiem, jak ten mod to zrobił, że ja ciągle się to pojawiam. Dobra, monthly population zawsze można wziąć. Tak. I dobra, mamy tutaj swoich sojuszników. Alternate the deal. The plan involves to protect our sovereignty. The plan involves to accept full accession aid. Czyli, że wtedy... no, możemy zagłosować za naszą niepodległością aż tak bardzo. Myślę, że oni nie mają z nami teraz szans, jeżeli chodzi o to. To, co my też chcemy, to wreszcie sobie wybudować to. To jest dosłownie za 2 dni. Jak to zrobimy? Okej. Okay. Nawet nie wiem, co to było do końca, ale możemy wreszcie zrobić to. I czy coś jeszcze tutaj jest takiego ciekawego? Realnie to ja sobie włączę o te wszystkie rzeczy, bo to na, jako przypominajka, tutaj nie jest to ważne, to jest ważne. To zawsze można sobie włączyć. To chyba oznacza, że już nasze political power jest wystarczająco. Co to jest? Establish a legation in Canterlot. Czy to jest to? Tak. Ale w której kategorii to może być? Jeżeli to w ogóle ma kategorię. To chyba nie to, ale można zawsze włączyć. Dobra, po kolei powyłączajmy to, co możemy. Chyba nie mamy do tego kategorii. No, to będzie się ciągle powtarzał. Okej. Dobra, więc tutaj szybko zdobądźmy. Możemy i sobie tutaj możemy coś dać. Mamy ten Merchant Bank, to takie trochę słabe, to musimy to mieć, to też takie niejakie, też niejakie. O, zróbmy sobie, to jest chyba według mnie najlepsze. Musimy się sobie wreszcie tych wyzwolić, bo dosłownie nic chyba, dosłownie nic tutaj nie ma. No. Dobra. I coś tutaj możemy. Tutaj chyba kosztuje nas 125. To aż tak dużo to nie jest. Tutaj was nie możemy dać. Tutaj w ogóle kogokolwiek możemy dać? No tak, ale mamy wystarczająco. O, się zbugował. Pytanie jest takie, czy nam to daje. No, plus jeden mamy. Więc nam daje.
Zostawiamy sobie. Nie, nie potrzebujemy. Wy ciągle jesteście na jakiejś wojnie czy coś takiego. No tak, ze swoimi sojusznikami to możemy jednak to zrobić. Znaczy się zgodzą. Dobra, dalej rozwijamy. Wydaje mi się, że już dawno przestałem. Wiecie. Przestałem. Okej, okay, tak. Przestałem już robić jakieś badania militarne i ja tylko idę na gospodarkę. Okej, okay, zrobiliśmy to i co to dla nas oznacza realnie? Nie wiem. Ale się dowiem. Oznacza realnie, że my w sumie nie przygotowaliśmy się na wojnę. Tak w skrócie, skrócie. Bo my powinniśmy... Powinniśmy jeszcze w sumie kolej porobić. Nasz wróg też nie ma kolei. Jako, że to nie jest dżungla, no to to nie powinno być aż takie problematyczne. A my budujemy łodzie na rzeki, które w sumie nie ma tych rzek. Więc też fajnie zobaczyć. Wydaje mi się, że zamiast robić pójść armię, to ja po prostu robię jakieś rzeczy, które są szczerze niepotrzebne. Okej. Okay. Tutaj można sobie też coś wziąć. Tutaj mamy tych. Mamy Research Center. Land Doctrine. Szczerze powiem, to bym wziął. To brzmi lepiej. No i jak zwykle coś z gospodarki. I pytanie jest takie, czy to znaczy, że po prostu jesteśmy na tyle słabi, że z nimi nie wygramy, czy co? Ich siła jest większa? Niby jak? Niby jak i kiedy? O, jelenie. Tam, nie wierzę w was. Poza tym, że musimy revoke an aggression pact. O, tutaj. October dopiero. To chyba trochę potrwa i my chyba stracimy Wargon. Że to jest jakiś Wargol, który się nie starzeje, co nie jest prawdopodobne. Tak, stracimy Wargola. Ale możemy później znowu zrobić Wargola. Dobra. Więc mamy czas, jak zwykle się to pokazuje. I to, co musimy teraz porobić, to oczywiście tutaj przejść wszystko. Zobaczyć, jak tam wygląda z zaopatrzeniem. Wygląda słabo, ale jest kolej. Jej. Ktoś potrafił wybudować kolej. Więc połączmy może... Tak. Mamy wystarczająco fabryk też. To też jest plus. Tutaj też widzę, że trzeba... zrobić połączenie. Tak, na razie będziemy tutaj budować swojego sojusznika dosłownie kolej, bo on nie potrafi. I jeszcze tutaj... tutaj chciałem punkt stawić. No i tak powinno być wystarczająco dobrze. I powinniśmy sobie wybudować w Trimiga. Okej, więc oprócz tego to w sumie możemy wreszcie tutaj sobie pozmieniać. Tutaj political power, ten tak w sumie tak za bardzo niepotrzebny nam jest. Tego sobie weźmiemy. Ten wzrok. Okej. Tak, zostaliśmy skrytykowani za to, że Wargol nam się skończył.
Dobra. Marynarkę możemy zrobić. Czy to znaczy, że wydamy 100 na marynarkę? Czy tak 100 wydamy? Dobra, to w takim razie jeszcze nie wydajemy. Coś tutaj się dzieje na świecie, jak zwykle. Tutaj może sobie na razie odłożymy nieco, bo widzę, że się nam nie produkuje. No i możemy dalej gospodarkę rozwijać. To jest ciekawe, że w tym modzie dosłownie w pewnym momencie po prostu musisz przez kilkanaście minut robić research gospodarcze, bo jesteś tak zacofany. Okej, mamy tutaj możliwość. Mamy offense. Mamy maneuver. Division speed to też jest dobre. No, chyba za atak będziemy atak dodać. Infantry test się przyda. Regrouping. Regrouping to też będzie nice. Okej, mamy więcej statków. Zaatakowali Badlandsy. To chyba nie jest zbyt dobrze. A może tutaj już zrobiliśmy tą doktrynkę, więc możemy spróbować to zrobić. I mamy. A, to 75. Muszę wreszcie przestać to naciskać. Dobra. Już możemy zrobić na was? Jeszcze nie. Jakbyśmy musieli najpierw tutaj usunąć. Okej, nowy imperator gdzieś tam na świecie. Zawsze są jacyś nowy imperatorzy. Dobra, patrzymy, czy ktoś z naszych sąsiadów możemy zaatakować. Nie, bo w ogóle żadnego Wargona nie zrobili. I dosłownie wydawało mi się, że może coś więcej zrobimy z tego, ale na razie nie widać. Tutaj Vezuli, Owner of Peace. Tutaj niby jest to. Okay. Patrzę sobie, co tutaj można zrobić, ale chyba będę już kończył, bo już jest taki czas. Jedyne co, to możemy sobie dodać jeszcze w sumie logistik, bo to zawsze fajnie mieć logistik. Amphibious, bo to wiadomo. I tutaj szczerze ten jest fajny, fajnie wygląda. Dobra, ale jak sami widzicie, jesteśmy dosyć potężni. Nasi sojusznicy, nie powiem, nic dosłownie nie robią dookoła siebie, przez co nie możemy ich zaatakować. Kogoś będziemy tutaj mogli zaatakować, bo wiecie, tak fajnie zaatakować kogoś zawsze. Któregoś z waszego sojuszu możemy? Kurde. Dobra, a możemy tutaj kogoś. W ogóle jesteśmy sojusz? Tak, mamy sojusz, dobra. No to tak naprawdę powiem szczerze, ta seria chyba się zakończy na tym, co tam zrobimy. Chyba, że coś jeszcze się nam uda zrobić. Okej, więc był z wami Trachol. No to cześć.